Ale jak, Dark? Jak to jest możliwe? Czy to się w głowie nie mieści, że to tak można przegrać? Ja wiem, że to Włosi, ale Belgowie, przecież oni mieli być w finale, oni mieli... W końcu ta drużyna z tym Lukaku tu... Aha, tu... Nie, dobrze, dobrze, zaczynasz, przestań. W końcu było co oglądać o tej porze tak naprawdę. Coś, na pewno jeśli chodzi o kibiców zielonogórskich, w tym włączając mnie, chociaż ja muszę jednak mimo wszystko pamiętać o tym, żeby być obiektywnym. Natomiast, no z drugiej strony, słuchaj, no tam był mecz piłki nożnej, wielkie widowisko, a tu był cyrk. Tak, cyrk, cyrk. I to na dwóch kółkach, albo raczej na właśnie... Sprawiedliwość na 18 kołach, ile tam ich było. O losie. No generalnie to ten mecz, ja nie wiem, nawet zmęczony byłem, tak, po podróży i oglądam ten mecz i mówię, no nie, że to się dzieje naprawdę, bo tak naprawdę te pierwsze kilka biegów, pierwsza seria, chociaż wygrana 4 punktami przez zespół lubelski, to jednak tam wlała trochę wiary, że już niekoniecznie, że Zielona Góra wywiezie ten bonus, ale że ewentualnie zakręci się właśnie koło 42 punktu. Kto wie? Przecież mieli Zagara, zawodnika, który w zeszłym roku tam lał wszystkich, miał średnią 2,5, zrobił 18 punktów z Leszczynianami, mistrzami Polski. Ale potem tak jak w meczu, o którym jeszcze powiemy, czyli w meczu Gorzowa z Częstochową, tak tu bieg 5. i 6, to takie dwa liście były i wszystko się... I to na wielu poziomach tak naprawdę, nie tylko jeśli chodzi o wygrane 5-1. Tak, tylko pamiętaj, że to najważniejsze jest to, że to taki doktor Jekyll dał liścia misterowi Hyde'owi, bo to... Czyli sobie samemu, tak? Sobie samemu, niestety. Odsucił tym drugim, to w ogóle wszedł na ten drugi poziom, tak? No, tak to by było w tych idealnych historiach amerykańskich, ale tutaj niestety wszystko poszło w piach. Powiem tak, wszystko szło, można powiedzieć, zgodnie z planem czy życzeniami, gdyby nie w biegu 5 Damian Pawliczak nie wcisnął naraz Ctrl-Alt-Delete i pozbył się Mateja z tego meczu. Dokładnie, chociaż już w tym drugim starcie nie wyglądał Słoweniec tak jak w tym pierwszym, kiedy wygrał w Cuklach, można powiedzieć, po pięknej walce. Tylko jednak, no jechał jednak trzeci, chociaż był blisko tej dwójki gospodarzy. No to było wiadomo, że będzie jakaś walka, no i jeszcze 2, 3, albo nawet 4 biegi przed nim były. Więc na pewno to lepiej by wyglądało. Niestety nawet nie zliczałem, ile tam tych punktów, nie wiem, czy Darku patrzyłeś, te zmiany taktyczne za właśnie Zagara, jak to w końcu wyszło punktowo. Czy to wyszło jak w przypadku Taja? Nie wyszło. Mogę już od razu ci powiedzieć, że nie wyszło. Ale chyba nie, bo 32 punkty w sumie to raczej tutaj nie dało się chyba nic więcej. Tak, tak. Te punkty nie poszły do żadnego zeszyciku, niestety. Porozmawiajmy sobie o stronie, która wygrała ten mecz, zasłużenie, czyli o Motorze Lublin, który to walczy mocno o te playoffy. Patryku, czy tym meczem, i przejdźmy sobie do rozkładu na czynniki pierwsze tego, co pokazali dzisiaj, co pokazały koziołki, czy tym meczem Motor zapewnił sobie playoffy, czy jeszcze za wcześnie, żeby to powiedzieć? Ja powiem więcej, inaczej. Mistrzostwo? Nie. A nie, przepraszam. Tak. No. Po tym drugim meczu danego tego dnia, czyli oczywiście, no prawdopodobnie, nie zobaczymy jak to będzie. Nie, dobra, co ja gadam. Jeszcze Leszno-Gorzów, ale... Leszno-Sparta, ale na pewno to był najlepszy mecz do tego meczu pewnie. Leszno właśnie ze Spartą tego weekendu. Czyli właśnie Włókniarz-Stal-Gorzów. W tamtym meczu się okazało, że tą wygraną za 3 Motor w tej kolejce w końcu wrócił na te tory właśnie, kiedy będzie mógł walczyć jak równy z równym, prawdopodobnie właśnie z Włókniarzem o to 4. ostatnie miejsce. No ale to myślę, że się będzie okazywało też właśnie i po tej niedzieli i po tym, co będzie w kolejce 12, ale myślę, tak, że jest. Po prostu wrócili. Jaka ta forma jest, tak naprawdę moim zdaniem nic nie wiadomo po tym meczu. Ja się obawiam, zgadzam się kompletnie z tobą, bo że ja nie, tutaj bo ja nie wierzę, wysnuwał. Tylko jedno słowo, ja nie wierzę, że Grisza ma formę na 3-3-3-3. Po prostu, z lepszymi zespołami. No ma, ale no dokładnie, z Falubazem. Natomiast tak, to jest z jednej strony prawda. Kulawym Falubazem. Tak, tak. Falubazem bez komandosa, tylko same kadety.
Natomiast tutaj z jednej strony są powody do radości, bo w końcu jakby zaprzeczył temu ostatniemu trendowi Michelsen, który zdobył 14 punktów w dość przekonywujący sposób, przegrywając tylko raz z zawodnikiem, który tylko raz w tym meczu odpalił, tak na dobre, czyli z Patrykiem Dudkiem w tamtym biegu. Natomiast oprócz tego mamy tutaj i stabilizację u... No nie wiem, czy stabilizację do końca, ale przynajmniej u siebie Dominika Kubery, bo od... No z Lesznem może nie uzbierał strasznie punktów, ale już ten mecz z Gorzowem wygrany był naprawdę na poziomie i tutaj pojechał identycznie. Ale z drugiej strony martwi mnie ten motor i tak jak wracając do tego, może o obu meczach naraz zróbmy zbiorczy odcinek i tam też powiemy coś o meczu Lublin-Falubas, ale a propos Częstochowy, to o ile bardzo smuci mnie to, że prawdopodobnie ten zespół odpada z playoffów, oczywiście matematycznie szanse są na wszystko, nawet na to, że Falubas jeszcze tam wjedzie, ale nie wiadomo, to w równoległej rzeczywistości, ale z drugiej strony właśnie jak Częstochowa smuci, tak i smuci Lublin, bo to jest taki powrót, żeby się załapać. Ale tutaj nie przekonowuje bardzo wiele elementów mimo wszystko, że to jest zespół, który stać na coś więcej niż czwarte miejsce póki co. To, co moim zdaniem boli a propos tego, tej trochę takiej fejkowej odbudowy właśnie zespołu lublińskiego po tych ostatnich takich tych przeciętnych meczach, jest to, że Buczek, Krzysiu, zrobił dwie pierwsze jedynki na wykluczeniu i na defekcie i potem naprawdę przywiózł, no okej, dwa razy Protasiewicza, ale Protas dzisiaj był nie tyle cieniem, co półcieniem samego siebie. Więc, on się przemieszczał. Więc znowu, jeżeli w takim meczu on objeżdża tylko tych wszelkich ostatecznie, których się dało tego dnia, to nie wróży na kolejne mecze, szczególnie wyjazdowe. Szczególnie na przykład ten w Toruniu, który będzie bardzo ważny. Tam myślę, że Buczek będzie tym języczkiem uwagi. A Kubera pojechał fajnie, no ale właśnie to jest to na tle kogo, tak? I myślę, że tutaj w chóra optymizm nie ma co popadać nawet z tym Michelsenem, a tym bardziej z Griszą, który ostatnio miał dość średnie te wyniki. Tutaj jakoś mi się udawało, ale pamiętajmy, że na przykład jedną z trójeczek zdobył na Dudku, który pechowo przez Nila Tufta został bieg powtórzony i po wtórce już nie miał szans do Griszy, a w tym pierwszej odsłonie miał taką przewagę, że było niemożliwością chyba, żeby Grisza go przegonił, więc tutaj też no taka dwójka, niektórzy trójka. Sugerowali na YouTubie właśnie, że temu łagucie to tam tyle wierzyć, ale to nitro, albo to coś tam niemożliwe jest to, żeby wyskoczyć tak nagle przed Zmarzlika, żeby on nie miał szans. No to odwrotne pytanie jest, czy możliwe jest, żeby Dudek wyskoczył fenomenalnie ze startu, potem w powtórce, jak nie on. Nic pewnie nie zmieniał, co zła kolejna, być może, nie? To jest właśnie to, że w tym żużlu naprawdę dzisiaj, w tym jak to decydują malutkie niuanse o tym wszystkim, jest możliwe po prostu, jest możliwa taka kamelonowa postawa i tu nie mówimy tylko o Piotrku Protasiewiczu. Natomiast, masz rację, Dominik Kubera zrobił 9+1 i dwa razy przywiózł Dudka, ale gdyby to był ten Patryk z naprawdę tej formy, z tego sztosu z początku sezonu, to moglibyśmy o tym tutaj mówić. To tak naprawdę to nie jest wymierne. To jest sukces, ale niewymierny jeszcze. Ale najbardziej mnie martwi Krzysiu Buczkowski to raz, ale Jarek Hampel, który tak na składzie miał właśnie tylko i wyłącznie Dudka, a tak to zrobił punkty na juniorach i U24. I to jest kolejny czwarty mecz. Oni jadą, można powiedzieć, parowo, jeśli chodzi o swoje zdobycze, czy o to, jak rozczarowują w ostatnich czterech meczach. Właśnie z Buczkiem Jarek Hampel. Tak, i dokładnie powtórzył tą kolejność tych trójek i zer z poprzedniego meczu, czyli właśnie pierwszy występ i czwarty to Śliwki. To dlatego nie można na STS-ach na niego postawić już. Nie wiem, dawno tam nie zaglądałem, ale właśnie też w drugim biegu wygrał, więc tutaj można powiedzieć, że... Czy Jarek Hampel zdobędzie zero w pierwszym starcie, 1-1. Tak, a też wiadomo, że to też była powtórka, bo w pierwszej odsłonie, z tego co kojarzę, to chyba jednak Kubera przed nim jechał, więc naprawdę dużo tych biegów, już nie mówiąc o tym, że strasznie pechowo a propos tych właśnie takich hamulcowych, jak właśnie Tonder czy Tuft, to te powtórki też dużo zmieniały, każdy tak naprawdę powtórka zmieniała coś w biegu. Więc i to wszystko niestety na niekorzyść Falubazu, więc
ten wynik spokojnie mógłby się zmieścić koło tych 40 kilku, jakby ten zegar, choćby nawet zrobił te 8, bo może i też Frick wtedy inaczej jeździ. Frick chyba, no właśnie, moim zdaniem zawodnik meczu, bo tutaj się działo najwięcej z nim i największy tak, walczak, tak. A nie jakiś Łaguta, nie jakiś, no, ale jakby taki... Zanim przejdziemy jeszcze do, bo już mnie świeżbie, żeby o tym powiedzieć i o Fricku właśnie i o tym, co się działo właśnie z tym zegarem i z tym domem z kart, który się bardzo szybko posypał, to chciałem jeszcze a propos właśnie takiej niewiadomej, tej efemerydy takiej lubelskiej, tutaj napomknąć troszeczkę o Wiktorze Lamparcie, który kolejny mecz pojechał bardzo fajny, 8+1, na rozkładzie właśnie według Patryka zawodnik meczu, czyli Frick, ale oprócz tego Dudek zrobił punkty na tych, na których miał, poza tym Tonderze, Tufcie i Ragusie, ale to chyba, nie wiem czy dobrze wychwyciłem w samej audycji, że to jest jeden z najczęściej mijanych, jeżeli nie najczęściej mijany zawodnik w Ekstralidze, Wiktor Lampard. I niestety, ale to potwierdziło się tutaj, że z jednej strony oczywiście to są bardzo ważne punkty w ogóle juniorów, bo przywieźli 12 punktów z 3 bonusami, ale miał takie dwa karygodne, nie karygodne może, ale widać, że ten zawodnik jeszcze chyba nie ma tego, co powinien mieć, albo to nie jest ten sztos, żeby jechał pewnie wtedy, kiedy naprawdę się to liczy w biegach o stawkę, bo w czwartym kapitalnie Matej Zagar go doszedł, potem wyrzucił fenomenalnie pod płot, ale tak jak się po prostu rozwozi zawodnika, zostawiając mu miejsce, bo on po prostu musi, ma miejsce zresztą przyciąć i wyhamować, tak jak w przypadku Lamparta, a w biegu 15, kiedy to pojechał za Łagutę, też miał świetny start i potem bardzo nerwowa jazda mimo wszystko za tym zawodnikiem meczu, czyli Maxem. I w końcu, koniec końców przegrał tę pozycję troszeczkę tak, no świeżakowo. No tak, tylko że właśnie to jest taki, myślę, bardziej mecz na takie psychiczne odbudowanie się właśnie tych zawodników. Może, jeżeli tu szukać jakichś pozytywów, jakby ciężko, chociaż już kilka znaleźliśmy negatywów wygranej 28 punktami, tych negatywów trochę już jest, zbierał nam się, ale tych pozytywów, jeżeli takich faktycznych, to właśnie to, że psychicznie mogą właśnie odetchnąć ten Cierniak też, który też mówi, że zaczyna się już odnajdywać na torze i jakby też nowa fryzura, nie wiem, nowy styl życia, nowe, nie wiem, nowa dziewczyna może. Nie, no ja rozumiem, może poza nową dziewczyną, ale... No właśnie, a propos, tak pomyślałem sobie, czy ty czasami nie miałeś jakiegoś zakładu, że twoje włosy będą tak krótkie, jak mało punktów zdobędzie Zetka Rzec znowu. Falubas? Tak, nie wiedziałem tylko na kogo się założyć, można powiedzieć, czy to, co zdobędzie Pepe, ale nie, no przegrałem zakład, bo powiedziałem po prostu, że spokojnie te 35 punktów zrobimy. I potem poszło, nie? A miała, być podcięta grzywka. Nie, no, ale tak na serio to się okazało po prostu, że patrzę w kalendarz, na tu lipiec i mówię, kurde, o 15 miesięcy się spóźniłem, więc trochę wstyd, ale już w końcu się człowiek pod tą czapką nie poci, w końcu można zadawać, rodzina przynajmniej nie zadaje pytania, co ty, w czapce, w domu? Mówię, mamo, to Stany. Natomiast tak, kończąc temat lubelski, oczywiście brawa dla Griszy, bo to były naprawdę przekonywujące biegi ze wszystkimi, z kim by nie pojechał na rozkładzie wielokrotnie, i Dudek, i Frick, czyli w zasadzie dwójka jedyna, która się liczyła po tamtej stronie. No i właśnie, ten Falubas, Patryku. Ja zawsze wierzę, że jednak jest coś, oczywiście to jest taka gadka pusta, bo nikt nikomu nie udowodni po prostu tego czy tamtego, bo nie ma dowodów, nie ma co gdybać o przyszłości, która się nie odbyła, a przynajmniej nie w tym uniwersum, na które my się zgadzamy, że w którym jesteśmy. Natomiast tak mi się wydaje, że to wszystko się popsuło, chociaż muszę powiedzieć, że twój zawodnik, zanim jeszcze ta akcja z zegarem wystąpiła, twój zawodnik meczu, czyli Max Frick, powinien dostać po łapach linijką za to, że znowu jedzie, jakby jechał dla WTS-u Sparty Wrocław. Ma po prawej Tondera w pierwszym biegu wydaje mu się, że on jest atakowany, a nie, że jedzie na 5-1. I to jest moim zdaniem ten pierwszy smród, który poszedł. Jeszcze nie wiedziałeś, czy bąk poszedł, ale już, kurczę, coś jest nie tak. I potem właśnie to już ten zegar i to jego wyeliminowanie się przez Mateusza w piątym biegu, to ten pierwszy bieg musiał być zwiastunem czegoś, nie? Niby ta jaskółka wniosny nie czyni, ale no czasami to jak jeszcze tak popuści ta jaskółka, to wiosna na całego. Tydzień trzeba będzie, tak jest, wybielaczem.
Wiesz co, no jakoś tak przeoczyłem chyba tą akcję, o której mówisz teraz, że jak już tak bardziej... To czekaj, pauzę i zaraz wrócimy, kochani. Tym bardziej, że mi się wryło w ten rozum, ten rozumek wybiło na ściankach gdzieś tam w środku. To jak tragicznie drużynowo jechał, bardziej ala Pedersen, Leon Madsen, ale to podejdziemy do tego tematu w drugim meczu, więc jakby przykryło to chyba to, co Frick zrobił. Dlatego tutaj sobie go wyparłem, ale Pawliczak, jak zwykle, myślę, że spokojnie, tak jak było już, kiedy jechał Pawliczak, wstawiono Tondera. To jest rider meczu. Tak, wstawiono Tondera. O, dlaczego on jeździ od początku? I nagle jeździ Tonder, wrzucałem Pawliczaka. O, dlaczego on nie jeździł wcześniej? I tak można sobie grywać. Tak. No szkoda, że nie tylko mówił... Tylko po co? Tak, nikt z Lesznem. Jak 20 poszło w plecy. Nie no, oczywiście, natomiast tak mi się wydaje w ogóle i o tym też zahaczymy pewnie w meczu Częstochowa-Gorzów, że tak jak można powiedzieć na pewno jeśli chodzi o ostatnią kolejkę, ale prawdopodobnie jeśli chodzi o ostatnie dwie, psioczyliśmy na sędziów, na to mejzowanie na tej wieżyczce, na te fatalne, karygodne, nie dające się wybronić jakkolwiek, chociaż jest szansa na wybronienie się decyzję. Tak tutaj sędziowanie można powiedzieć prima sort praktycznie, chociaż tam też było, że w Częstochowie tam niby Fredka się raz więcej ruszył, ale okej. Natomiast jazda parą i poszło w pytaniu, czy w ogóle oni się uczą tej jazdy parowej. Właśnie Frick był zapytany, on tak w ogóle wyminął ten temat, nie powiedział, że no źle pojechałem, tylko nie, no rozpoznają tor. No tak jest, można zawsze tak powiedzieć, wiesz, odpowiedzieć na zupełnie inne pytanie, nie? Natomiast rzeczywiście to było karygodne i tutaj nie tylko chyba, o ile dobrze pamiętam, była jeszcze akcja, kiedy Piotrek Protasiewicz w którymś z biegów też przeszkadzał Frickowi właśnie, pięknym za nadobne, w szóstym biegu, blokując go na wyjściu z pierwszego łuku, czyli można powiedzieć trendseterzy. No właśnie, no nie było tej drużyny za bardzo i to z tych względów pechowych i z takich właśnie taktycznych, więc no i tak myślę, że z tego kotka wycisnęli ile się tylko dało. Nie. Kisielu, tak? Tak. No z jednej strony tak, ale wielka szkoda, bo tak naprawdę ten Matej byłby też właśnie bardzo cenny, jeśli chodzi w ogóle o te gadki między, o to mi też chodzi, że to nie tylko wpływa, te jego punkty wpływają na cały wynik, ale to, że właśnie tutaj można się na nim oprzeć, bo wydaje się, że liderzy zwłaszcza... Bo wysoki chłop postawny, to można. Tak. I wiesz, i to można... Oczywiście, to zawsze, wiesz, i komendant, więc zawsze może tą batutą strzelić, czy tam czymkolwiek te wojskowe machają, ale wiesz, to tak Piotrek Protasiewicz i Patryk mieli po takie wyścigi, gdzie to się przecierało oczy ze zdumienia, nawet Protasiewicz wygrał w 12 biegu z pola A, ten bieg naprawdę fantastycznie wystartował, jeszcze Cierniaka wywiózł, no ale też właśnie nie robił tych potem punktów i Cierniak mu oddał, mimo wszystko pięknym za nadobne bodajże w biegu 14. No tak, tylko co to znaczy na tym etapie sezonu wywieźć Cierniaka? To tak jak wywieźć Jabola. No, a widziałeś bieg juniorski, tak? I różnicę. Nie jest ten Cierniak z wyjazdów. To jednak Mateusz naprawdę fantastycznie się prezentuje z Lampartem. Myślisz, żeby puszczać Protasa w meczu juniorskim, w biegu juniorskim, tak? Żeby się odbudowywał. Żeby na U42. Wydaje mi się, że to jest jeszcze szansa, żeby zmienić te przepisy tak, żeby jednak tę osobną kategorię stworzyć. Czemu nie? No tak, i ten mecz tak trochę sobie płynął. Chyba pierwszy raz lepiej było z offu niż z onu, czyli panowie, którzy sobie, dziennikarze, którzy sobie tam dogadywali, to było myślę, taką esencją lepszą dla kibiców niż to, co się działo na torze, bo tutaj faktycznie raz, że tej walki tak nie było za dużo, oprócz tego Frika, moim zdaniem, który właśnie tam kąsał, to no to takie było do odjechania, no. Jakby przez to, że jednak ten motor wygrał na wyjeździe, to było wiadomo, że ten bonus jest oczywisty i teraz pytanie było tylko, jaki to będzie rozmiarów. No wiadomo. Wszystko na niebie się ziściło na tyle, żeby jednak ten pech był jak ten idealny piątek 13 dla Falobazu. Dokładnie. Chociaż to miałem taką do 13 jeszcze 11 dni. Ale z awansem zawsze można. Natomiast miałem takie wrażenie, oglądając ten mecz, że
takie dziwne przeczucie, że wszyscy tak naprawdę oglądają ten mecz z cringe'em, żeby ta Zielona Góra nie dostała. Już pomijam telewizję, która generalnie, no wiadomo, zawsze jak jest za duży rozstrzał, czy za szeroko jadą zawodnicy, to komentatorzy elokwentnie i miło, tak troszeczkę zaściankowo, no kurczę, to tak się niebezpiecznie robi, to taki rozjazd, no nie róbmy tego, przecież idą grube miliony, my musimy ten żużel, musimy tę piłkę prześcignąć, ale tak czułem po Twitterach też, że wszyscy właśnie mówili, no nie panowie, no chociaż te 35, żeby Daro nie musiał stawiać Irokeza. Natomiast przejdźmy, Patryku, do podsumowania a propos tych obu zespołów i tego, co ich czeka. Moje pytanie właśnie takie, czy zahaczyliśmy troszeczkę o Lublin, ale wiadomo, przybliżają się do playoffów. Czy widzisz jeszcze jakąś rolę ich w tym, co mogą ugrać w dalszej części sezonu? I co a propos Falu Basu? Czy tym meczem jest bliżej spadku niż było? Mimo wszystko. Znaczy nie, no Zielona jedzie do końca sezonu na zero z przodu, więc jakby no. Ważne jest to, co się będzie działo między drużynami, czy w meczach z GKM. Wierzysz, może zapytam cię, wierzysz, że GKM to zrobi? Nie. Szanse, nie? Nie, chociaż chciałbym się mylić, bo mam nadzieję na dobre to spotkanie z tym Toruniem, bo tak jak mówiliśmy w poprzedniej kolejce, naprawdę tutaj było całkiem fajny prognostyk a propos tego, co można się spodziewać, kto może się odbudować akurat na tą właśnie tą kolejkę. Więc trzymam kciuki po prostu za dobry mecz, a tak naprawdę średnio mnie tam grzeje czy chłodzi, która to będzie drużyna, no ale oby się działo i u góry i na dole tabeli, wiadomo, do końca, więc do ostatniej kolejki, więc jakby to jest najważniejsze dla mnie. Tak jest. Ja tylko ze swojej strony powiem, że generalnie Lublin będzie miał duże znaczenie to, jak sobie pojedzie, jeśli chodzi o ewentualną kwestię playoffu dla Częstochowy, bo tutaj mowa o meczu z Toruniem. Tak, tak. Więc chodzi o to, o przegraną oczywiście za 3 Lublina. Jeżeli Lublin przegra to za 3, to jeszcze będzie można się zastanawiać a propos tej Czewy, ale to takie dywagacje. No natomiast wydaje mi się, że jednak obawiam się, że Grudziądz to zrobi. Że Grudziądz, oczywiście pojawiły się po meczu Częstochowy z Gorzowem takie komentarze po Twitterach, że no tam Częstochowa jak przyjedzie na ten ostatni mecz do Grudziądza, to oczywiście, że łykną to zawodnicy GKM-u. Ja nie jestem przekonany, mówię tu szczerze, że to mimo wszystko, ja zawsze twierdzę, że każdy jest egoistą i zawodnicy mogą mówić o przywiązaniu do klubu i tak dalej, o playoffach, ale jadą dla siebie, jadą na, jest kasa, trzeba wypłacić mechaników, trzeba to wszystko zawiązać, nie wiadomo jak w przyszłym roku będą kontrakty, a wydaje mi się, że po tym wszystkim jest, co w Czewie jest. Ale nieważne, to inny mecz. Tutaj już wchodzę, to może przedłużę sobie tą gadkę w innym odcinku. Ale boję się, że Zielona Góra spadnie. I tak naprawdę nie wiem, co jest lepsze dla ligi, żeby który zespół spadł. Chyba ten Grudziądz, bo jednak większe emocje, nawet te negatywne, niestety, ale mimo wszystko powoduje zespół Falu Basu wśród kibiców. Tak? A dlaczego? A to już powiem ci po antenie. Kochani, zapraszamy oczywiście do podzielenia się opinią waszą z nami, czy to tutaj w komentarzach pod wideo, czy oczywiście na Twitterze pod aliasem Park Maszyn, tam jesteśmy dostępni. Zawsze można nas zaczepić, skomentować coś, czy po prostu dać nam lajka, przekleić coś naszego, bo zawsze to nam pomaga, prawda Patryku, w dotarciu do kolejnej rzeszy spragnionych żużla. Na pewno nie zaszkodzi, także trzymajmy się razem, bo kto się trzyma tak razem, jest. Ten... W kupie raźni, o tyle może powiem, żeby... O, dokładnie. To chciałem powiedzieć. Dziękujemy serdecznie, dzięki Patryku za mile spędzony czas i dziękuję. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa.